Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w kolejnym vlogu. Kochani, mamy dzisiaj piątek, a jak piątek to weekendu początek. Powiem wam, że u nas jest godzina 10 rano, no i mamy 11 stopni. Ja sobie zrobiłam właśnie teraz cappuccino, wyszłam na chwilę na taras, bo zobaczcie, wyniosłam na razie tutaj kwiaty, dałam na taras. No i oczywiście z tej strony też tutaj, no i na drugim balkonie tak samo mam. No, tak więc moi drodzy, zobaczcie, taką mamy dzisiaj pogodę. No niebo w sumie błękitne, delikatnie takie chmurki, no ale powiem wam, że jest dzisiaj już przyjemniej. Także więc o, jak widzicie, ja mogę sobie tutaj na chwilę wypić kawkę. Za chwilę wracam właśnie do kuchni tam, bo już nastawiłam sobie ziemniaki, gotują się. Muszę przypilnować, żeby mi nie wyskipiały. Tak więc moi drodzy, zapraszam was kochani na kolejnego vloga. Niech się już robi naprawdę ciepło, bo ta pogoda naprawdę zimno było wczoraj, a dzisiaj już o wiele lepiej. Jeszcze to słońce, niebo błękitne. Ja później muszę jechać właśnie do Intermarché, muszę jechać po chleb, no a wieczorem dopiero pojadę do Biedronki. A jak widzicie, ja tutaj mam dzisiaj takiego kokambyle, jak sobie założyłam, i zobaczcie, widać jednak tą różnicę tutaj, a tutaj. Także więc ja muszę jechać właśnie dzisiaj chyba do Rosłana, podjadę sobie po moją farbę. Jeszcze muszę zobaczyć, czy jest ten właśnie numerek, którym ja robię. Jak będzie, to to będę musiała kupić. Ale powiem wam, że można się troszeczkę pouśleć. A właśnie powiem wam, że buty, o których wam mówiłam wczoraj, jednak dotarły wczoraj do mnie późno, bo niestety pan listonosz się spóźnił. Wczoraj musiał jeździć to trochę dłużej, bo mówił mi, że późno z poczty wyjechał. Tak więc moi drodzy, jak zmontowałam vloga, wrzucam go już właśnie na YouTube, no to wtedy pojawił się pan listonosz. Także więc buty są, pokażę wam na pewno dzisiaj później. Teraz właśnie przyszłam z tarasu, bo przyszłam do łazienki, bo już jedno pranie zrobiłam, sobie powiesiłam. Muszę nastawić jeszcze jedno pranie, tak więc dlatego jestem tu w łazience. Jeszcze mojego Polara nie ściągłam, bo właśnie idę jeszcze z powrotem na taras. A tak w ogóle muszę dzisiaj wziąć dwie donice, takie duże mam właśnie na tarasie z ziemią. Powiem wam, że muszę tą ziemię wysypać tam na pole do tych moich donic, gdzie te lawendy tam w ogródku rosną. Muszę tam trochę dosypać tej ziemi. A mam kupiony nowy worek ziemi, to dopiero wsypię sobie do tych donic, bo chciałabym jechać do ogrodniczego, ale to już nie dzisiaj, może dopiero jutro albo po prostu po tym weekendzie. Potrzebuję kupić jeszcze sobie dwie trawy ozdobne i chciałam wsadzić do tych donic, tylko wiecie, muszę najpierw wypalić dziurę od spodu, bo jednak nie miałam tej dziury zrobionej i ta woda stała i kwiatek nie za bardzo rosnął. Zapomniałam zrobić właśnie tego. Zawsze jak przyjeżdżam, kupuję doniczkę, to najpierw zabieram się za wypalanie tej dziury od spodu, jak niektóre po prostu nie mają. Wtedy tego nie zrobiłam. No i ten kwiatek po prostu się tak kisił. Rosnął, bo rosnął, ale wiecie, ta woda nie spływała, no i tak się po prostu kisił ten kwiatek. Także więc tą starą ziemię idę wysypać później, chyba dopiero jak przyjadę, bo za niedługo właśnie jadę po ten chleb i wędlinę jakąś kupić, no to później zajmę się właśnie tymi donicami, no i muszę właśnie wypalić tą dziurę, nasypię sobie świeżej ziemi trochę, no i później jak kupię te trawy, to sobie wsadzę. I zastanawiam się, albo je dam tutaj właśnie na taras, albo je dam przed dom, tam koło garażu. No zobaczymy. W każdym bądź razie trawy będę musiała kupić, no i najpierw z tymi donicami zrobić. Ale teraz, moi drodzy, najpierw robimy, kochani, pranie. Już drugie pranie, bo powiem wam, że po 6 rano już nastawiłam sobie jedno, a teraz mam jeszcze ręczniki do prania, muszę wrzucić, bo jest dzisiaj pogoda, świeci słońce, jest o wiele cieplej. Tak mi wszystko przynajmniej wyschnie na polu. Rozwieszę po prostu na balkonie i powiem wam, że to pranie takie fajne, później pachnące właśnie wiatrem. Dobra, moi drodzy, ja właśnie teraz jadę do tego Intermarché. Zrobię jakieś zakupy, miejmy nadzieję, że ludzi nie będzie, jak tam zawsze jadę, to powiem wam, że tak mi się nie chce,
bo nie wiemy, czy będzie duża kolejka, czy nie. Ale jadę. Powiem wam, że jakoś gorąco się zrobiło. Tak mam gorąco w samochodzie, że za chwilę muszę szybę otworzyć. No i ubrałam sobie tą marynarkę właśnie w pepitkę z Sinseya. Powiem wam, na taką pogodę jak teraz, to jest naprawdę ona rewelacyjna. Bardzo fajna, ładnie wygląda. Także dobra, kochani, jadę. Odzywam się do was, moi drodzy, później. Zakupy w Intermarsze zrobione. Na szczęście nie musiałam długo po prostu stać w tej kolejce, powiem wam, na mięsne. Nawet dzisiaj dosyć szybko szło, byłam siódma, ale nawet dosyć to poszło przy kasie tak samo. Także więc, moi drodzy, jadę teraz do Rossmana zobaczyć po prostu, czy jest ta moja farba do włosów. No i co, będę się farbić, nie wiem, może dopiero w poniedzieli, może przez weekend. Bo już nie mogę patrzeć na ten mój kolor włosów, powiem wam, że jest taki wybuchany, nie wiadomo co to za kolor, bardziej w rudy wchodzi, taki czekolada mleczna, a muszę zrobić sobie takie po prostu ciemniejsze. Dobra, kochani, jadę do Rossmana, odzywam się, kochani, do was później. Wręcz bym powiedziała, że gorąco. Tak mi gorąco było w tej marynarce. No, pogoda jest super. Słońce świeci. Troszeczkę takie, powiem wam, chmurki na tym niebie, ale jest naprawdę ciepło. Oby tak było dalej. Ja za chwilę idę chyba na taras i muszę powystawiać moje kwiatki na barierkę, bo mam je na razie, jak widzieliście, na podłodze. Więc chyba je wystawię na barierkę, no i po prostu już tak zostanie. A kupiłam w Intermarsze arbuza, właśnie teraz go pokroiłam i jaki on soczysty, słodki, ile soku. No naprawdę mało co się zdarza, żeby był taki bardzo dobry arbuz, ale ten naprawdę super, bardzo fajny. Zjadłam kawałek, bo mi się tak strasznie pić chciało, zgrzałam się. Ale tak, lodziarnie już są pootwierane, widzę, że już ludzie stoją w kolejce za lodami. No, będzie wtedy kawa mrożona, wszystko. No, powiem wam, super fajnie. Nawet na rynku widziałam, panowie tam uruchomili już fontannę. Właśnie coś tam przy niej robili, ale już jest uruchomiona. Tak więc, no, idzie lato, moi drodzy, idzie lato, będzie ciepło. Zobaczcie, tutaj mamy właśnie tego arbuza i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest bardzo soczysty, dużo soku, no i przede wszystkim bardzo słodki. A my właśnie uwielbiamy arbuzy, ja, Kamila tak samo lubi, mój mąż też lubi, no i oczywiście Damian, Damian to uwielbia. No i moi drodzy, działamy, działamy. Właśnie przyniosłam te donice, które miałam na tarasie. No i muszę je właśnie wysypać ziemię z nich. Tu mam jedną, tam mam drugą. I zrobić właśnie pod spodem, wypalić muszę dziury. Tak więc ja się zabieram za robotę, ubieram rękawice. A zobaczcie, jak tutaj właśnie stokrotki ładnie rosną w trawie. Pogoda jest naprawdę super. No w końcu się zrobiło ciepło, powiem wam. Ja tylko mam założonego polara, tam mam bluzkę właśnie bez właśnie rękawków, tą czarną, co miałam. No i powiem wam, że jest naprawdę ciepło, nawet w sumie tutaj do cienia, bo z tej strony jest cień, tam jeszcze słońce świeci. No i jest nawet, powiem wam, ciepło. Tak więc dobra, drodzy, moi drodzy, ja zabieram się za tą ziemię, chcę sobie ją właśnie tutaj do tej donicy wzdłuż tego muru wysypać. No i tak jak mówiłam, te dziury muszę powywalać. I co? I nasypać świeżej ziemi, ale chociaż nie wiem, czy będę dzisiaj ją sypać, tylko chyba dopiero jak kupię dopiero trawy i będę sadzić, no to wtedy będę wiedziała, ile tej ziemi mam wsypać. No, także bierzemy się za robotę. Donice opróżnione. Zobaczcie, one są takie właśnie fajne. Fajny taki wzorek tutaj mają. Właśnie fajnie trawy będą w nich rosły, także więc to jest opróżnione.
No a ziemię mam tutaj właśnie wsypaną. Zobaczcie, jaka fajna, taka czarna, ciemna akurat. No. Tak więc tak to wygląda. Jeszcze potrzebuję i tak ziemi, także więc jak mi z worka zostanie, to jeszcze muszę tutaj wsypać. No i tak to wygląda. Ale zobaczcie, jak mi tutaj rośnie właśnie hortensja. Jakie ma już duże liście, no bo tutaj ona jest do słońca. Ale ciepło, grzeje do słoneczka, powiem Wam. Sadziliśmy też słoneczniki, zobaczcie, tutaj właśnie akurat pod murem. Damian je akurat teraz podlał. No miejmy nadzieję, że już mrozu nie będzie, bo one już takie duże były w doniczce w domu i już zaczęły się do ziemi schylać. No to my je dzisiaj zasadzili. No, tak mam nadzieję, że mrozów już nie będzie. Zobaczymy. Robota, moi drodzy, wykonana. Doniczki opróżnione, ziemia tu jest ładnie wsypana. Zasadziliśmy słoneczniki, tak więc robota moim zdaniem dobrze zrobiona. Nie wiem, bo tak sobie tutaj patrzę, bo chyba ziemi sobie nasypałam. Właśnie zastanawiałam się, kiedy włosy farbić, czy jutro, czy pojutrze. No nie wiem, zobaczymy, bo farbę mam kupioną. Powiem Wam, że jest tak ciepło na tym polu, że mi jest dosłownie gorąco w tym polu, że naprawdę można z krótkim rękawkiem dzisiaj. Naprawdę jest bardzo ciepło. Jutro właśnie myślę w sobotę jechać na targ i chciałam jeszcze dokupić właśnie tutaj kwiatki. No ale nie wiem, czy te kwiatki kupię, te co chciałam w tamtym roku, ale już było późno, bo już była prawie jesień, no i tych kwiatów już nie było. No, także jutro pojadę i zobaczymy, czy już będę mieć te kwiatki, czy nie. Ale powiem Wam, że przydałoby się już skosić trawę. Dopiero była trawa koszona, a tu już widzę tyle właśnie trawy, jak moje donice, takie długie. No, naprawdę, trawa wybujała Wam, powiem... Dopiero koszona, a już tak, ale to jest też, że była nawożona, więc jest taka ładna, powiem Wam, ciemna, zielona. No i nadaje się do koszenia. Zobaczcie, moi drodzy, jakiego mamy konika za oknem. Takiego białego. I takie pompony ma poprzypinane, czerwone. Właśnie tam ziemniaki sadzą sąsiadka za oknem. No i jakiś konik po prostu... Zmęczony chyba jest, bo nie chce mu się. Moi drodzy, wracam, jestem w domu, wszystko na ogrodzie załatwione, wszystko zrobiłam to, co miałam zrobić i tak, jak ma być. Przyszłam tutaj właśnie do Was na chwilę, bo za chwilę uciekam, bo idę podgrzać obiad, bo za chwilę mój mąż przyjedzie z pracy. Tak więc jeszcze zdążę Wam pokazać, moi drodzy, buty. Buty, które faktycznie przyszły wczoraj, tylko właśnie pan listonosz przyjechał później niestety i buty jednak dotarły. I już Wam tu pokazuję, bo one są właśnie tutaj w tym pudełku. Tak więc wyciągam i już Wam pokazuję. Zobaczcie, tak są w środku pięknie zapakowane. Jaki śliczny kolor, moi drodzy. Nie wiem, czy Wy też lubicie taki, ale ja po prostu uwielbiam ten kolor fuksji. Nie wiem, ten rok jakoś oszalałam na tym punkcie tego koloru i trochę rzeczy zamówiłam w tym kolorze. Zobaczcie, takie piękne buty. Już wyciągam papierek. Zobaczcie, tak pięknie wyglądają. No powiem Wam, że jak zobaczyłam, to... Mówię, kurczę, muszę mieć chyba te buty. Zobaczcie, taki mają obcas. To jest taki grubszy właśnie słupek. I muszę Wam, moi drodzy, powiedzieć, przyznać, że faktycznie są wygodne. Naprawdę. Wszyscy, którzy właśnie sprzedają te buty, mówią, że te buty naprawdę są wygodne. I powiem Wam rzeczywiście, ja wczoraj je przymierzyłam, pochodziłam po domu i kurczę, jakbym nic na nodze nie miała. Ani mnie tutaj nie grynie to, bo właśnie zastanawiałam się, jak te brylanty tutaj są, czy mnie nie będzie nic tutaj cisło, obcierało. I powiem Wam, że nie. Ani tutaj u góry, co jest to wycięcie, nic to nie ciśnie mnie w nogę, ani tutaj
Naprawdę te buty są rewelacyjne i one są w różnych kolorach. Tak jak mówiłam, chciałam kupić w kolorze fuksji, ale nie wiedziałam, jak dokładnie ta fuksja wygląda. Gdyby była jaśniejsza, no to super. Ale widziałam właśnie, że niektórzy właśnie na tych zdjęciach te nie fuksje, tylko ten haber wyglądał jakiś taki ciemny pod granat, więc nie chciałam ryzykować i zamówiłam po prostu fuksję. Zobaczcie, no ja powiem Wam, że się zakochałam w tych butach, naprawdę. One to jest teraz chyba ten hit internetu wszędzie, i na Facebooku, i na Instagramie. Wszędzie są te buty i są w różnej kolorystyce, bo macie tą fuksję, macie, tak jak mówię, haber, czarny, beżowy, taki kolor lila też, powiem Wam, bardzo ładny był, też się nad nim zastanawiałam. Ale stwierdziłam, że biorę fuksję. Zobaczcie zresztą, jakie one tutaj mają piękne te kamyki, te brylanciki. No powiem Wam, że cudo. Zobaczcie, jak to się wszystko mieni. Do słońca powiem Wam, że no, wyglądają fantastycznie. No naprawdę, powiem Wam, do sukienki każdej jednej. Do krótkich spodenek powiem Wam, super wygląda. Nawet do tych jeansów obcisłych, jak noszę na przykład z tym sercem, albo jakieś jasne, takie mam z dziurami. No powiem Wam, że te buty wyglądają rewelacyjnie. Także ja jestem z nich zadowolona i naprawdę, uwierzcie mi, one są przewygodne. Naprawdę, nic nie cisną. Po prostu jakbyście nic nie miały na nodze. Naprawdę. Ja się zastanawiam, czy jeszcze jednego koloru po prostu nie zamówię. No zobaczymy. Także moi drodzy, takie właśnie buciki. Tutaj mam jeszcze jednego. Już Wam od razu pokazuję. Dwa. Tak, zobaczcie, one wyglądają. Przepiękny kolor. To jest taki właśnie zamsz, taki. No powiem Wam, że prześliczne. Zobaczcie, jak to pięknie się mieni. No powiem Wam, że bardzo ładnie wyglądają. No i oczywiście ten słupek bardzo stabilny. No świetne. Zobaczcie. Moim zdaniem, że te buty są naprawdę eleganckie i przede wszystkim wygodny. Także moi drodzy, widzicie, takie buciki zamówiłam. To już ostatni kolor jest fuksji butów, które ja zamówiłam. Już żadnej fuksji, kochani, nie będę zamawiać. Jak zamówię, jak kupię, to na pewno jakiś po prostu inny kolorek niż fuksja. No, a tak w ogóle powiem Wam, buty są ze sklepu ENK. Jakby ktoś chciał, to wchodźcie sobie na stronę. No i zobaczcie, tam jest mnóstwo butów, torebek, wszystkiego. To tak jak mówię, buty są z ENK. Dobra, moi kochani, ja już uciekam, będę kończyć tego vloga, bo powiem Wam, że dzień za dniem macie, kochani, vlogi, z czego ja też się w ogóle cieszę, bo macie przynajmniej co oglądać, wyczekujecie moich filmów, super, bardzo mnie to, kochani, cieszy. Także więc, kochani, pozdrawiam, buziaki przesyłam Wam, życzę Wam, kochani, cudownego weekendu. Przede wszystkim zdrowego, żebyście nie byli chorzy, żebyście mieli pogodę. No, miejmy nadzieję, że ta pogoda jednak na ten długi weekend dopisze. Nie wiem, moi drodzy, czy będzie jakiś vlog przez ten weekend. No nie wiem, zobaczymy, co mi tam po prostu szczeli do głowy. Jak będzie mi się chciało, jak będę miała oczywiście co nagrać, bo nie wiem, czy będę w domu, czy gdzieś pojedziemy. No nie wiem, to się okaże. No, także moi drodzy, życzę Wam jeszcze raz miłego weekendu. Pozdrawiam i jak Wam się podobał taki kolejny vlog, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, moi drodzy, o subskrypcji mojego kanału. Oczywiście zostawcie ślad po sobie pod filmem. Komentarz, serduszko, co tam chcecie. Będę bardzo zadowolona. No i co, widzimy się już, kochani, w kolejnym vlogu. Do zobaczenia!